Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, jedziemy właśnie na nową ekspansję mapową, czyli Rally Adventure, czyli przygoda rajdowa. Jeśli kupiliście wersję premium gry, albo kupiliście oddzielnie ten dodatek, to powinien znajdować się tutaj w okolicy pustynnej. I wbijamy sobie, będziemy mieli tutaj dostęp do klubów, tak? Rajdowych, zaraz zobaczymy. O, od razu się w coś takiego przesiadam? Ja myślałem, że moją audicją tutaj zacznę, no come on! Okej, co nieco widzieliśmy już na zwiastunach i takich gameplayach jakby, nie? O, właśnie tak! To jest ten nowy elektryczny Ford! Okej, ja nic nie mówię. Wsłuchajcie się w to, co nie słychać. Czekałem na ten pojazd, jeszcze bym chciał, żeby dali Riviana. Elektryka. I oczywiście skok. Nice. Ty patrz, są kampery. Ale sztos, tu jest, patrzcie, korek jak w ETS-ie. Wow, fajne to jest! Wszędzie są kampery, tutaj jest jakaś ciężarówka. Półciężarówka z kamperem. Też jakiś nowy, czekaj. To jest pojazd... Ale to jest... to chyba nie jest markowy, że tak powiem. Jeszcze czekam na Riviana, bardzo czekam, takiego pick-upa. Jest bardzo podobny do tego Forda, też jest elektryczny. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych jest Rivian, wśród tych takich pick-upów elektryków. Ale mi się ten wstęp podobał, bardzo. Bieg mamy tylko jeden do przodu. Czasami w tych elektrykach jest więcej. I nad samolotem, okej. Tak, i mamy tutaj turbo sprężarkę dowaloną. Okej. Na co mamy? AWD mamy tu zrobione, okej. I teraz mamy pilota. I tak naprawdę, żeby dobrze używać tego pilota, to w tym momencie powinniśmy wyłączyć mapkę. Zgadzacie się? Ekran i rozgrywka, mapa. Wyłącz. Bo ja widziałem już na zwiastunie, no nie? Że był ten pilot, który mówił ci, gdzie masz jechać, jak masz jechać. Ale z minimapką to jest bez sensu. Zresztą i tak doskonale widać. Doskonale widać, gdzie mamy jechać, no przecież znamy Forzę, okej. Aha, i tu mamy znak zapytania, no zajebiście, no to co ten pilot? To po co mi taki pilot, który mi znaki zapytania pokazuje? Kurde, nic nie widać z tego kokpitu, co? O, ty, czekaj, te piachy coś dziwne są. Bo oni coś mówili o deformacji terenu w tym dodatku. Nie wiem, co to ma znaczyć. Widać, że zostawiamy jakieś ślady, ale czy to faktycznie jest taka deformacja, której jeszcze nie widzieliśmy w Fordzie? Czy to jest tak samo, jakbyśmy jechali po pustyni, nie? Okej, te tereny są bardzo fajne. Inny jest ten piach niż na pustyniach na podstawce. Orzesz ty, kurde, nie... Okej, scouting again. Dobra. No powiem ci. Tutaj będziemy mieli jakieś zespoły albo coś takiego, do których będziemy mogli dołączać i z nimi budować tu jakąś karierę, słuchajcie. Ten dodatek jest taki poważny, to już nie jest taki zabawkowy, że zabawkowy. Gram teraz na Xboxie, nie gram na PC-cie, także nie ma tutaj włączonych RTX-ów teraz. Trochę śmieję się z tych strzałek, no, które tutaj się pokazują, no. No. Jest jakaś taka namiastka może tych rajdów, ja wiem. Zajrzyjmy na mapkę, mamy tutaj coś w rodzaju jakiegoś krateru, w którym zaczynamy naszą przygodę na zupełnie nowej mapie. Jest jakaś kopalnia odkrywkowa albo coś takiego. Tu mamy jakieś pola, mamy wodę. Trochę jest tych dróg, zaraz sobie wszystko będziemy badać. I tutaj mamy te tereny pustynne, które przejechaliśmy. Tu jeszcze jakiś akwen wodny, ale wydaje się to na razie na mapce dość takie płaskie. No zobaczymy, jak już będziemy sobie jeździć, co tutaj się będzie działo, nie? To jest Focus RS z 2001 roku, ale mogę wziąć sobie moje Audi S1 Quattro, które specjalnie przygotowałem sobie na ten dodatek. Kupiłem je na aukcji za 20 milionów, słuchajcie. Ono jest standardowe, poza tym, że dodałem turbosprężarki z... Wiecie doskonale z czym, nie? Dobra, zaczynamy i zobaczymy, jak będą właśnie wyglądały tu wyścigi. Diabelska przełęcz. Nawet sobie włączyłem grę po polsku, doceńcie to. Horizon Rally. I teraz, jeśli chodzi o poziom trudności, to tak. Kontrola trakcji wyłączony, stabilności wyłączony. I tutaj mam kontrolowany start włączony. Zobaczymy, czy nam to pomoże podczas właśnie startu teraz. Jak myślicie? Nie musiałem nic robić z hamulcem ręcznym. Nie wiem, czy to się odpaliło, bo nie patrzyłem na zegar. Ale no... Powinien być... To się chyba inaczej nazywa w rajdach, ale w wyścigach dragowych to się nazywa staging. Powinno coś takiego być, nie? Że sobie ten ręczny zaciągamy, puszczamy, jakby wrzucamy samochód na obroty i dopiero wtedy startujemy, nie? Okej, próbuję go ręcznym tutaj. Oczywiście samochody nie prowadzą się inaczej niż w standardowej Fordzie, nie? Okej. Czyli będziemy mieli tutaj coś w rodzaju rozbudowanych rivalsów. Gdzie mogli się ze znajomymi tutaj bawić w taką bardziej hardkorową rywalizację, co myślę, że jest dobrą rzeczą, bo ta Forza Horizon 5 jest taka trochę bezpłciowa, nie? Za łatwo tutaj wszystko nam przychodzi. Jedynym takim elementem, który faktycznie może przykuć większość osób na dłużej w tej grze, to jest pokonywanie czasu znajomych, zgadza się? I tutaj będziemy mogli sobie nawet poszczególne etapy danego OS-u sprawdzać. Bardzo fajnie. Trochę wam zakrywam kamerką, ale tam mam info o moich rywalach. Koksu. W ogóle to, nie wiem, czy to są drive-atary, czy to są już ludzie, którzy tu faktycznie jechali, nie wiem. Hej, ej, tutaj ten antylag robi robotę, wiecie co? Ta moc jest faktycznie dostępna dużo szybciej, zwłaszcza jak się ręczny zaciągnie i na chwilę puści gaz. Mam wrażenie, że jadę mega szybko na tej kamerze z maski, a teraz taki slow motion, ty. I dojechaliśmy, ale kurczę, czekaj. Ile żeśmy tu przejechali? Moment. Przejechałem, o kurde. Gdzieś stąd chyba, nie? Przejechałem taki kawałek, ale to trwało, ja wiem, chwileczkę. O, wybór zespołu, co to jest? Zablokowane, to mi się za chwilę odblokuje. Horizon Raptors, Apex Predators i Great Reapers? Okej. Horizon Raptors to zespół rajdowy Alexa z trasami shooterowymi o mieszanej nawierzchni. Jej zespół skupia się na rajdach po asfalcie, okej. I tutaj pewnie będziemy mieli bezdroża, nie? Wyścigi po mieszanej nawierzchni będzie się w ciemności, okej, bez względu na pogodę. Dobra, no ciekawe, ciekawe. Tutaj mamy te zespoły, tu mamy rywale. Do tego pewnie za chwilę dojdę, tylko muszę pewnie przejść ten prolog, no nie? Left. Medium left. Medium right. Jump. Gdyby nie było tych band tutaj tyle i tych wszystkich miejsc, które wyznaczają tę drogę, to pewnie bym chętniej słuchał tego pilota. Ale ponieważ jak jedziesz sobie, no to tak jakbyś uczestniczył na normalnym wyścigu forzowym. Widzisz po prostu, gdzie są granice tego toru. Poza tym jest zajebiście szeroko i ta droga nie jest żadnym wyzwaniem, żeby ją pokonać. Nie ma tutaj czegoś, co sprawi, że twój samochód nagle odwróci się dupą do przodu, no nie? Nie ma czegoś takiego. Jadę bez włączonej kontroli trakcji i stabilności toru jazdy. A jednak do rajdówek to tutaj nie ma co porównywać, absolutnie. Jakichkolwiek nawet, takich pół-arcade'owych. Przede wszystkim ten start był taki. Jak ktoś lubi rajdówki, to będzie zmieszany tutaj, na pewno. No ale wiesz, pograć można. Wiesz, a może później będzie jakaś, nie wiem, wyższa klasa tych pojazdów, to może będą jakieś... Ale to i tak nie będziecie słyszeć tego pilota, zobaczcie no, wyścig jest dokładnie oznaczony. Na prawdziwych rajdach nie masz tylu band, no nie? Masz tam kilka różnych wyznaczonych miejsc, gdzie musisz przejechać tak czy inaczej, na przykład ominąć belki słomy, no nie? W taki czy inny sposób. Tyle, ale nie masz tak, że cała droga jest, wiesz, ogrodzona czy coś. Tego nie ma na normalnych rajdach, nie? Dobra, pojedźmy sobie tutaj tak trochę po tej mapce, zobaczmy co nas tutaj może spotkać złego lub dobrego. Mamy wodospad, a co jest pod wodospadem? Pod wodospadem w grach zawsze coś jest. Zajedźmy i zobaczmy. Żebym się tu nie utopił, a nie mam snorkela, kurde. Patrzcie na to, co tutaj jest? Jechałem przez takie polany teraz, mało znaczące, a teraz widzę, że trafiłem na coś zupełnie nowego. Zobacz. Wow. Czekaj, ja sobie tam mogę wszędzie pojechać, ale czadowo to wygląda. Ej, to wygląda zajebiście, jak krater pometeorytowy, czy coś takiego. Wow. Tak, i tutaj mamy wydmy, możemy sobie na tych wydmach pojeździć. Cyk, poskakać. Cyk i cyk, o to jakaś flaga była, okej. Co, mogę sobie tam na górę wjechać? Chyba jestem już na skraju mapy, wydaje mi się. I do góry, dawaj Audi. Ło, ło. Audi! 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 O! I reset. Skandynawskie szarpnięcie, kurde. Dałoby się tutaj zrobić skandynawskie szarpnięcie, myślę, że ta fizyka tutaj w Forzie na tyle jednak pozwala, żeby porobić różne takie fajne rzeczy typowo. No musiałbym tylko ABS sobie wyłączyć do tego i dałoby się naprawdę fajnie zrobić skandynawskie szarpnięcie. Left. Okej, tutaj jak jest ograniczona widoczność, to i trochę szybciej się jedzie, to faktycznie te podpowiedzi pilota mogą pomóc. Ale trzeba też wyłączyć minimapkę, no nie? Ja nie wiem, czy ona się automatycznie wyłącza, ale chyba nie, no. Bez sensu są, wiesz, te podpowiedzi pilota, jeśli mamy minimapkę włączoną. Hello. Okej, powiem wam, że tutaj ten antylag robi robotę. Zwłaszcza w tym S1. Bo naprawdę czuć więcej mocy przy tym. Jakby puścisz gaz, wchodzisz w zakręt, wychodzisz z zakrętu, dodajesz gazu i czuć więcej tej mocy. Rajd żużlowy, rajd szosowy i rajd nocny. No to ja wybieram rajd nocny, bo najbardziej mi się podobał. No i moi drodzy, tak wygląda początek na nowej mapce, na rozszerzeniu mapowym. Co o tym myślicie? No póki co powiem wam, moim zdaniem, póki co jest naprawdę przeciętnie. Zwłaszcza jak ktoś grał już w grę rajdową jakąś i wbił sobie tutaj do Forzy, żeby popróbować tych rajdów, no to nie będzie zachwycony, nie? Ale jeśli ktoś nigdy nie grał w rajdówki i Forza będzie dla niego pierwszą stycznością z rajdami, no to może mu się spodobać i spróbować prawdziwych jakichś gier rajdowych, nie? Takich, wiesz, gdzie faktycznie są te zasady, takie bardziej restrykcyjne i tak dalej. Co do świata, no to tak jak widzicie, nie? Gdzieś już tak, kurde, widzieliśmy. Tutaj są jakieś drzewa, zobaczmy, możemy je zniszczyć, możemy je wszystkie stalanować, okej. Te drzewa przypominają mi właściwie wszystkie te asety, które, już powiem tak bardziej programistycznie, wszystkie te asety, które tutaj widzę, widziałem już na podstawowej mapce. Chodzi mi o te drzewa, trawy, piachy. Podobały mi się te na samym początku. Tutaj mamy Forda, zobaczcie, Raptora sobie stoi fajnie. Tutaj takie budynki. Jakieś tego widziałem to już gdzieś, prawda? Jest wszystko z tej standardowej mapki przyniesione na tą ekspansję, nie? Nic, czego byśmy już wcześniej nie doświadczyli. To jest dla mnie takie trochę przykre. Ale zobaczymy, co ten dodatek dalej jeszcze nam pokaże. To oczywiście wam powiem. Na razie mamy z takich fajniejszych rzeczy, to mamy antylaga i ho! To jest zajebiste. To naprawdę działa, kurczę, zwłaszcza w takich rajdowych samochodach i zwłaszcza podczas rajdu. Okej, tutaj mamy jakieś panele, zobaczcie, no. Tak, o kurde, coś tam było. Chyba nie ma tutaj żadnych... Co to jest? These way our promos are only seen by underground racers, the most dedicated Great Reaper fans. And you, of course. Okay. Jakieś grid, skrzynki grid. Tu chyba mamy jakieś pole startowe? Tak. Wygląda jak jakieś pole. Możemy... Pewnie coś tutaj będzie. Jakiś może wyścig drag albo coś takiego. Zobaczymy. Są samoloty. Zerknę sobie jeszcze na tą mapkę. O! Horizon Tour, okej. Tutaj już sobie to zwiedziliśmy. Tu jeszcze nie byłem i tu jeszcze w tej kopalni żeśmy nie byli chyba, nie? Tak, bo ja przejeżdżałem jakoś tutaj, o. W tym kierunku. Gdzieś tu była jeszcze jakaś taka wioska albo coś takiego? Chyba tutaj w tym miejscu były jakieś budynki, okej, to nie jest wioska. Taką wioskę, że wioskę to mamy tutaj, malutką. Okej. No i tutaj mamy Horizon Mexico. Zobaczmy, jak wygląda ten Horizon Badlands. Ciekawe, że to się tak nazywa tutaj. po polsku, w języku polskim. Znaczy Badlands to nie jest polskie słowo, ale jak zmieniłem wersję, to mi się to pojawiło. Tutaj możemy sobie wrócić śmigłowcem do Meksyku, jakbyśmy chcieli. No i tak wygląda festiwal. Póki co, pewnie jak odblokuje się tutaj więcej rzeczy, to się więcej rzeczy pojawi. Ale możemy sobie, zobaczcie, polotać. Ta ulica jest świetna, ej, polecam wam. Jak ja sobie wyszukiwałem ją dzisiaj na aukcjach, to była jedyna na sprzedaż. Ja ją przegapiłem, ona była w tym tygodniu do zdobycia. Znaczy w tym tygodniu, w zeszłym, jak oglądacie ten film. Kiedyś tam, jak oglądacie za rok. Także co, dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny z tego dodatku. No i trzymajcie się, na razie, hej.